Tarnowska prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie w sprawie utonięcia 2 19-latków w zalewie przy ulicy Kolejowej w Radłowie. Przypomnijmy, że do tego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 24 lipca. Młodzi mężczyźni weszli wówczas do wody mimo obowiązującego zakazu kąpieli. Na miejsce zdarzenia udał się prokurator, który z ekipą policyjną przeprowadził oględziny. Zwłoki zostały zabezpieczone i w poniedziałek odbyła się sekcja. Wyniki tej sekcji wskazują, że przyczyną było utonięcie obu młodych mężczyzn. Z informacji, które otrzymaliśmy od rzecznika tarnowskiej prokuratury, wynika, że nastolatkowie weszli do wody jedynie kilka metrów. Zwłoki zostały wydobyte z głębokości około 3 metrów, przy czym trzeba podkreślić, że było to nie dalej jak 4 metry od brzegu. Stąd można wnioskować, że po prostu dno to jest tam bardzo nierówne, znajdują się tam różnego rodzaju doły. Dodajmy, że ujawnione do tej pory okoliczności nie wskazują, aby do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie. Zwracam się z apelem, aby jednak postępować bardzo rozsądnie, racjonalnie i nie kąpać się tam, gdzie po prostu jest to zabronione, a trzeba przypomnieć, że tam są tablice ostrzegające, że kąpiel jest tam zabroniona. Zalew w Radłowie w okresie letnim jest bardzo popularnym wśród mieszkańców miejscem wypoczynku. Zdarza się jednak, że w jego okolicy dochodzi do niebezpiecznych zajść. Jedną z wielu takich sytuacji w ostatnim czasie ujawniła tarnowska policja, o czym informowaliśmy na naszej stronie. Gabriela Kudła, Tarnowska TV.